Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony mechanik, czyli Łysy. Tak jest, zgadza się moi drodzy, wy zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, jeżeli seria wam się podoba, oczywiście Scar Mechanic Simulator 2021. Także na koniec poprzedniego odcinka wpadła nam całkiem niezła perełka. Nie wiem czy pamiętacie moi drodzy, ale no tutaj dostaliśmy... Jak zwał, tak zwał, ale no fura... Wygląda całkiem nieźle. Jeśli się nie patrzy na te wszystkie elementy, które są spieprzone. Zrobimy tak. Tutaj rzeczy, których nie znaleziono, jest naprawdę bardzo dużo. Wymień części karoserii. Ja nie wiem, Ja się zastanawiam. Naprawdę. Co w tym samochodzie musi zostać? Sprawdźmy, czy jesteśmy w ogóle w stanie jakąkolwiek diagnostykę przeprowadzić. Na początek może. Skaner, WBD. Bo to jest po prostu taki, wiecie... Cewka, cewka, świeca, cewka, cewka, świeca, cewka, cewka, świeca. No, to jest grubo. Moduł ABS, no to... Parę rzeczy znaleźliśmy, które są do wymiany. Ale możemy iść dalej. Opony 68, jest dobrze. 69, 75, 66. No to tak. Powiedziałbym, że może być gdzieś tam też wina zbieżności, bo spore te rozbieżności są. Miernik elektroniczny, czy to w ogóle działa? Akumulator, bo jak sobie tam zobaczycie w tle, ten akumulator, on tam jest i on jest taki trochę. No już taki bym powiedział średniej. Na razie badamy pacjenta. Przebadajmy pacjenta. Akumulator. Mówiłem, że średni. 1%, nie? Więc no... ale to idźmy dalej. Miernik kompresji. Nie można uruchomić gniota. Nie można go uruchomić. No to by się zgadzało. Ja może akumulatorek bym se tutaj... No, zdemontował. Naładujemy go. Tu jest, tak? O, on się zobaczcie. Wow. Fajnie. Spawarka. Stanowisko A. Już to wygląda lepiej. No tak średnio. Dobra. Demontaż. Ja sobie dodam tylko do listy zakupów. Zamontuj. Dodaj lampę. Zrobimy demontaż drzwi. Lewe drzwi przednie. A to z lusterkiem są, tak? Dobrze mówię, bo przejdźmy może tak, zróbmy. Bagażnik, lewa szyba, karoserii, typ A. Lewe drzwi przednie, lewe lusterko boczne, lewe tylne światło, czyli z tamtej strony. Maska, prawa szyba, karoserii, typ A. Prawe drzwi, prawe lusterko. Kurwa, co tutaj zostać może? Ja się tak zastanawiam, bo tak. To daj do listy. Ale może da się coś wyklepać, wiecie, bo to jest tak, że... Tak, to dodamy. 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 No. Szyba ona tu też jest chyba, nie? Przednia szyba. No te drzwi trzeba zdemontować. Ja je sobie dorzucę. Tylną szybę też sobie dorzucę. Felgi. Felgi widzę, że wyglądają całkiem nie najgorzej jeszcze, nie? Zrobimy tak. Ja te drzwi też zdemontuję.
tą szybę zdemontuję. Tylną dodaliśmy. Kurwa, coś ty człowieku kupił. Ja przepraszam za słownictwo, ale... No inaczej się tego nie da określić, nie? Kierownica, zegary... Dobra, zajmijmy się najpierw jednym, czyli zrobimy tak. Przede wszystkim organizacja pracy. Zajmijmy się najpierw tym, co już mamy gdzieś tutaj, tak? Więc, no, blacha. Rozpocznij naprawę. Najważniejsze, żeby mu nie zepsuć tego, nie? Tu już mamy 30. Koszty naprawy nie są jakieś ogromne, ale fajnie, że w ogóle da się to naprawiać, nie? Nowe jak kupię, będzie czarne znowu, nie? Aaaa! Bolało. Teraz trafiłem. Teraz też. No i tutaj te... Brak pasujących części w ekwipunku. To cieszy. Teraz zróbmy tak. Poskładajmy to, co mamy. Jak szyba wygląda? A, właśnie, bo my szybę chyba wyczyścić nie możemy. Jak gdyby... Więc no, te szyby... To jest jednak kluczowy element, nie? To składamy... To był ten błotnik, miałem tutaj? Miałem. Patrz, jak ładnie wygląda, nie? Tu chyba nie mamy w ogóle błotnika. Tutaj były drzwi? Były drzwi. Czy jest lusterko? Jest lusterko. Nie pamiętam, jak tu wyglądała szyba. Nie, ona się nie nadaje. Maskę mieliśmy. Nie mieliśmy. My musimy sobie jeszcze reflektory dodać do zakupu. Była natomiast klapa. Była klapa. Nie wiem, czy damy radę naprawić tablicę rejestracyjną. Ona ma 25, 29. Brak. Ja ją przykręcę, żeby pamiętać o numerze. Szkoda, że nie da się, tak? Ja muszę zrobić troszkę inaczej. Wyjdziemy sobie... Nie tutaj, no co ja robię? Też nie tutaj, tutaj. Lista. Wyczyść listę. To będzie najlepiej. Teraz tak, 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 tak. Szyba, szyba. Szyba, szyba. Lampa. Szyba. Szyba. I... Tylna tablica rejestracyjna. I jeszcze będzie trzeba przednią ogarnąć. Tylko teraz wejdziemy sobie do tableta naszego. Co to jest w ogóle za szroteł? Informacje, to jest... Ripsan Starline. Mamy cię, koleżko. Otwórz listę. Lecimy dalej. Lampa przednia. No to trzeba pamiętać, że te... To jest... Prawy, lewy, nie? A nie, że tam... Bo nie chciałbym też wywalić kupę pieniędzy. Przednia szyba. No te szyby mnie bolą. Ja w sumie to też tak... Wymieniam te elementy, ale ja nie pamiętam, czy on chciał te elementy, no... Bo jako tako tych elementów karoserii nie jesteśmy w stanie sobie zaznaczyć, nie?
Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to już wszystko zamontujemy. No mi się wydaje, że gościu raczej chciał te szyby. Ja tu widzę, że my mocno... Co to jest? Tablica rejestracyjna. Tylna. Tutaj, tu mamy... Tutaj mamy tablica rejestracyjna. Tylko tak, dobra, na razie walić tablicę. Na razie tablicami się nie zajmujmy. Podkładajmy pacjenta, bo leży i się męczy. No, mówiłem, że tutaj z kolorem może być jeszcze, nie? Ale trudno. Ja pierdzielę. Szklarza dawajcie, dajcie mi tu szklarza. Tam była informacja, żeby te szyby powymieniać, no. To jest do przemalowania, nie? Ale ja tego malował nie będę, bo w sumie nie mam jeszcze tutaj możliwości dupnięcia lakierku. Checklista. Prawe tylne światło. Co to jest od tylnego zderzaczka? Zapiszmy sobie numer. DGR. Miałem tutaj gdzieś długopisek. DGR. O, to jest nawet karteczka, gdzie zapisywałem ostatni. To teraz robimy tak. Czy to pisze? Nie. Halinka mi stąd podpieprza długopisy. Mówię wam. Ten też nie pisze już. Dobra. D. G. R. 4D. 4D. 37. Mamy to. Przednią i tylną tablicę. Zderzak się wyklepie. Tak myślałem. I lampa, tak? Serio? Chcę lampę? Porąbało? Przecież ta lampa ładna jest. Prawe tylne światło. Ale głupi. Tablecik. To jest tak, D. G. W tą stronę będzie szybciej do R, mi się wydaje. R, D, G, R. 4. D. 3. O. Teroje problem. Zrobię problem, bo ja nie wiem. Zrobimy tak, 3,7. Nie, bo blachy są za drogie. Nie, ja nie mogę tak ryzykować, że ta... Zróbmy ten zderzak. $1000 kosztuje blacha. A to jest możliwe, że cała kwota, którą ja zarobię na tym samochodzie. Ja oczywiście zarobimy więcej. Ale ja nie chcę ryzykować, że stracę tu kupę siana, nie? DGR 4D37. Nie wiem, no na moje oko to wygląda trochę jakby to było na środku. Dobra, ryzykujemy, nie? Jak to nie będzie to, to się wkurzę na tą grę. Tą stronę. DGR. Szybka jazda. Trzy. Siedem.
Kurwa, jak to nie będzie to się zdenerwuje. Nie w tę stronę. My montujemy. A mi serducho normalnie napieprza, nie? Bo to 1000 złociszy. To jest ta. Czyli dobrze było. To teraz naprzód jeszcze byśmy musieli, tak. No i lecimy znowu. Nie, głupie jest to, że jak trzymam, że mi to nie leci. D... G... R... Cztery... D... Trzydzieści... Siedem... Pięć procent zniżki mamy. Tutaj bez różnicy jest chyba. Teraz tak. Prawe tylne światełko jeszcze. Nie dodałem do zakupów chyba nawet. Starline. Na pewno ziomek, przecież tutaj... Znaczy, no my wyklepaliśmy trochę blachy, wszystkie szyby są nowiutkie, więc jak klient przychodzi... to na dobrą sprawę, pierwsze co mu mówimy, to od razu możemy powiedzieć, że... Że wszystkie szyby nie są, żadna szyba nie jest w oryginale, bo wszystkie były wymienione, nie? No, także to już jest mega duży minus z tego co widzę. Teraz tak, to zrobimy przepustnicę. To trzeba zamówić, bo tu już widać, co z tym się dzieje. Ja się wręcz boję, co tu... Ja chcę po prostu silnik odpalić, tak się umówmy. To powinno być ok. I tak też jest. To już sobie zamówiłem, jeszcze dodałem do listy. Ale jest... Jest moc, serio. Nie no, ja tutaj też trochę się źle od tego, do tego zabrałem. To przyznaję. Wydoimy płyn z chłodnicy. Lecimy z pacjentem w górę. Spuścimy z niego olej. Wyciągniemy silnik. Ej właśnie, bo ja ostatnio na koniec robiłem taki jakby trochę remont. Mi się... Nie no dobra, chyba się zaakceptował ten remont, niech będzie. Bo mi się wydawało, że on się nie zaakceptował. Ile wygula? Wygulgotał normalnie w miarę. Więc chyba ktoś jeździł z olejem. A ja bym chciał do skrzyni. Czy ja mogę? Byłoby świetnie po prostu. Wała trzeba odkręcić. Pamiętajcie! Jeżeli macie auto do naprawy, to tylko u Łysego na warsztacie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A będzie wam wyklepane. O, tu widzę śruba zardzewiało. Idź pan. Pieruny. Rozrusznik. Niego nie trzeba ruszać z tego co widzę. Silnik. Obstawiam, że jest do rozebrania generalnego. Chociaż tu widzę, że po sprzęgiełku jest, bym powiedział, jeszcze w miarę. Dobra, a jeszcze jak przelecimy tak... Tu śrubę widzę zardzewiało, a faktycznie... Czy poprzyglądamy się? Dobra, no to tak, jak patrzę tak po...
hamulcach, to chyba przy hamulcach akurat robić nic nie będziemy musieli. Ja bym sobie tutaj wziął palecioka na silnik. Co, wyciągamy? Wyciągnęliśmy. Zerknijmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Jeszcze tak. Do filtra. ABS, tutaj to wszystko widzę, że spoko. Filtr też ok. To jest akurat, to się ceni. Przynajmniej filtry były wymieniane. Tam się nic się z tym złego nie stało. No ja to się obawiam, bo tam de facto tych części trochę było do wymiany, nie? Jak sobie popatrzymy, mamy tu akumulator, cewka, filtr, napinacz, pokrywa, pompa, wspomagania, świeca, wałek, wentylator, wymienię olej, spój stary. Dolej płynu do spryskiwaczy, wymień płyn w chłodnicy, wymień płyn do wspomagania kierowcy, wymień płyn hamulcowy. No to dobra, no to weźmy te... Pompa wspomagania, czyli teraz nie mogę. Płyn do spryskiwaczy. Albo dolej płynu do spryskiwaczy. Więc tak jakby... To byśmy mieli... nie. Czy ja na pewno tam chciałem zabrać ten płyn, czy chciałem dolać? No właśnie. I teraz jest okej. Okay. Teraz to ja rozumiem. Idziemy po silnik. Silniczku, powiedz przecie. To cię naprawi w lecie. Dobra, robimy tak. Wentylator. Dobrze, spuściłem olej, bo mi tutaj miskę wyrąbało. Troszkę zajechany. Pasek, domyślam się, że też będzie do wymiany. Napinacz internetowy. Pasek dodałem, nie? Tak, pasek do wymiany. Pompa wspomagania. Pewnie się nie da naprawić. Rolka typu B. Nie wiem, czy ją dam radę. Czy jak ją w dobrym stanie. Stan oceniam na pozytywny. Stan pacjenta jest ok. A, bo to muszę zdemontować najpierw. Najpierw weźmy sobie alternator jeszcze. Zobaczcie, tak odpierdolę ten samochód, nie? Że to jest, no, mucha nie siada, tylko całe stada, jak to mówią. Pokrywa świetnie, no. Tu nie ma się co kryć, nie? Na pewno będę to musiał wymienić. Ja tam widzę, że rdzy jest chyba sporo pod spodem i tak, nie? Filtr paliwa. Jest okej. Okay. Widzę, że cewka jest do wymiany. Widzę, że świeca jest do wymiany. Cewka zapłonowa, ta jest ok. Nie wiem, czy wcześniej dodałem świecę akurat, czy nie, ale... No coś kliknąłem. Nie chciałbym później kupić czegoś, co mi nie jest potrzebne. Więc my to będziemy sobie gdzieś tam... Chyba trzy świece będą potrzebne. Nie wiem, ile tych cewek. Trzy chyba też. No to i tak będziemy kupowali pewnie takie pierdoły już na koniec. Pokrywa głowicy. Ważne, że jest. Pamiętajcie, chowajcie głowicę, żeby wam nie przewiało. Będziecie się moczyć w nocy. Powiem wam tak, zastanawiam się właśnie na następny odcinek, żeby zrobić taki myk,
że kupimy sobie coś właśnie albo ze stodoły. Chyba ze stodoły coś weźmiemy. Takiego naszego, żebyśmy mieli, nie? I już takiego, wiecie, do remontu. Wyremontować i sprzedać jak nowy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Bo ja nie wiem, na razie na aukcję nie mogę jeździć. To mnie trochę martwi. Śruby pozdrawiam. Ja zardzewiałych nie wkładam. Śrub. Wiecie skąd się... Albo dobra, nie, wam nie powiem, bo to będzie brzydkie. Jak ktoś chce wiedzieć, to niech napisze w komentarzu, kto dotrwał do tego momentu, żebym powiedział, o co chodziło. Bo na razie nie powiem, no teraz nie powiem, na live wam powiem. Zobaczymy. Czy byliście grzeczni. Osłonę weź, odpędzisz szybyczku. Wałek wydaje mi się, że jest do naprawy. Do. Znaczy ja będę musiał cały silnik rozbierać, panie władzo. No pewnie cały rozbiorę, znając życie, bo będę chciał wiedzieć... czy będzie taka potrzeba, żeby to później jeszcze naprawiać. Wiecie, bez sensu jest rozebrać tyle elementów. I nie zajrzeć do tłoków, do pierścionków, złożyć to. I okazuje się, że no jednak tam gdzieś przy tych tłokach i pierścionkach też coś nie grało. No ja teraz nie wiem, w co w sumie będę umiejętności swoje wkładał. Chyba w szybkość odkręcania śrubek. Bo to mnie najbardziej irytuje, bo jeśli chodzi o chodzenie... Zależy z kim. To nie jest źle. To będzie długi odcinek. Ja już widzę, że mamy 25 minut. Wydaje mi się, że do 40 dobijemy, moi drodzy. Więc jak ktoś dotrwa do samego końca, no to tam już będzie jakieś konkretne hasło pewnie, nie? To już dla takich naprawdę zajadłych mechaniorów. Jak coś kręcę źle, nie w tą stronę śrubę, ktoś się zna lepiej. Bo ja mówiłem, ja mechanikiem nie jestem, ja się nie znaju. To mi piszcie, nie? Tarcza, jak wygląda? Tarcza, zdrowa tarcza. Tyle, że sprzęgło naprawdę nie było. Babcia nie jeździła, duszone nie było. Pokrywę. Ładnie kręcę śrubę. Będzie ok raczej. Ale i tak go przekręcimy. Muszę rozebrać do tych tłoków. Sorry, ale... Czy tu coś... Najgorsze są te pierścionki, że ja nie jestem w stanie sprawdzić pierścieni, nie? Nie byłem w stanie go odpalić. Więc tak na dobrą sprawę, no nie wiem co z tymi pierścionkami, bo on nie kręcił, tak? Ciśnienia paliwa też nie mogliśmy sprawdzić, bo... No bo też się nie dało. Jedno jest fajne w tym wszystkim, że jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, że wał jest spieprzony totalnie, nie? Ja się tak zastanawiam, ile on wybuli za tą naprawę. Za same części, to tu poszło już 10 tysięcy. I jeszcze tylko dodam, że klepanych ile było. Przecież jak ja bym to wszystko miał kupić, to by mi brakło pieniędzy tutaj. Później będziemy szybciej składać. Zobaczymy też, co da się wyklepać. Tych takich najbardziej zajechanych elementów. No i wygląda na to, że pewnie jak ciota rozebrałem silnik niepotrzebnie. Wyciągwała.
No składamy. Przynajmniej przesmarujemy tam to wszystko ładnie. Pierścionki jeszcze nie wyglądają jakieś tragiczne. Po 70%. To jeszcze swoje pojeździ. No powiem, jak my to tak, wiecie, rozebrane konkretnie. Skrzynię oglądaliśmy, jak rozkręcaliśmy. Najgorzej to tu wyglądała blacha. Widać, że ten samochód stał za długo. Na początku pewnie będzie gdzieś tam skrzypieć coś, szarpać troszkę. To wszystko się rozrusza. Będzie ładnie. Ja się zastanawiam, ile elementów będę w stanie naprawić z tego. No bo wiecie, rozwinęliśmy swoje umiejętności na tyle, że możemy naprawiać naprawdę to z gruzów robić. Po prostu z tego, co gdzieś tam od asfaltu odpadnie, jakaś śrubka na drodze, no z tego byśmy mogli wyczarować no kosmiczne rzeczy, tak? Silnika byśmy ze śrubki nie zrobili, ale coś byśmy zrobili. Wał byśmy zrobili ze śruby na drodze. Dobra, przykręcimy Michę. Bo Micha jest w dobrym stanie. Ej, kręć Michę. Dobra, mamy to. Tutaj idziemy. Dobra. Nie ma kurna żadnego elementu, który by się nadawał do naprawy, w sensie no poniżej 30%. Więc wszystkie te elementy, które tam klikałem. 3 świece. Trzy cewki kupiliśmy. 3 świece. Mamy. Teraz pozostałe elementy, ja tak wziąłem, bo tamte były z elektroniki. Prawe tylne, przepustnica, kup. Czy niektóre elementy to już bym sobie darował, no, na pewno by nie był robiony rozrząd już. Bo klient jak sobie będzie chciał kupić, to i tak sobie kupi rozrząd. Pompa wspomagania. Liczę na to, że tą pompę będziemy mogli naprawić, wam powiem. Pompa wody. Pompa wody nie była, pompa wody była dobra. Pokrywa głowicy, zgodzę się. Cewka. Usuń. Głowica też nie była. Świece kupiliśmy, pokrywa. A, to tak, to się zgodzę. I wałek. To też się zgodzę. Ale widzicie, jak już człowiek parę tych silników złożył, to już mniej więcej, to nie da się naciągnąć już, nie? Teraz szybkie skręcanie, to już będzie, patrzcie, moment, nie? Ciuch, siu, brrr. To taki, wiecie, tak jak odgłos tych, brrr. A i ciekawe właśnie, no bo ja teraz kręcę tak trochę ręcznie, a na wyższym poziomie to będzie taki, wiecie, już będę miał elektryczny, taki wiecie, albo pociśnienie, wkrętareczkę taką. Zobaczymy, czy się dorobimy takich narzędzi tutaj na warsztacie. Oczywiście z waszą pomocą na pewno byśmy się dorobili pełnej automatyzacji w takim warsztacie. Wszystkich niezbędnych kluczy, bez żadnej prowizorki. Jak widzicie, progres jest, tak? Mamy full opcję warsztatu. Brakuje nam tylko hamowni, jeszcze lakierni i kilku jakichś tam drobnych pierdół na dobrą sprawę. Ale one nie są aż tak istotne. Hamownia, lakiernia to jest ok, ale jak chcemy gdzieś tam się bawić we własnym zakresie, nie? Ładnie. Ja mówiłem, no moją pasją tutaj to będzie chyba złożenie sobie tego V8 i wdupcenie tego V8 do jakiegoś samochodu, nie? Tylko do jakiego? Jakiś kupimy.
fajnie by było właśnie kupić coś z V8-eczką. Bo już tam parę elementów do tej V8-ki bym miał. To jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Że jak ja miałbym parę tych elementów fajnych do tej V8-eczki i taką sobie złożyć, taką torpedę, nie? Wiecie, i ten silnik cały zrobić już na 3 gwiazdeczki, żeby on był podkręcony. No wiem, że to by trochę zajęło, bo tak na dobrą sprawę, żeby te wszystkie części tego silnika zrobić na 3 gwiazdki, to zdaję sobie z tego sprawę, że no, tor wyścigowy byśmy zamykali z prędkością światła. Nawet byście się nie obejrzeli i już by był zamknięty. Także myślę, że dosłownie 2 sekundy, nie? Sekunda, dwie. To może trochę przesadziłem z tą prędkością światła, bo prędkość światła to jest, wiecie, tam 300 tysięcy chyba kilometrów? Godzinę? Coś tak? Albo na minutę? Nie będę teraz sprawdzał. Teraz kręcimy śrubę. Trochę wolniej niż prędkość światła, ale się kręci. Co bym chciał? Sprzęgło złożymy. Montuj sprzęgło, byczku. Jak się zastanawiam jeszcze. A, docisk, łożysko było dobre, nie? No. Jak już tam byłem, to powiem tak, że to łożysko, to ten docisk to już bym wymienił na miejscu klienta, ale ja nie będę nalegał. Czy pamiętajcie, bo ja czytałem ostatnio opis, jak ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, no to zachęcam oczywiście. Tam klient sprecyzował, jak to ma być zrobione, nie? Dobrze, ale bez przesady, żeby jego portfel nie pękł. Bo to na handel idzie. Tak. To tam po tych powodziach wszystkich, wiecie? Dlatego tak to wyglądało, bo on no, długo nie stał w wodzie, ale trochę stał. Bo cynku nie był, to gordza wzięła. Ruda to... Rude są wredne, pamiętajcie. No i dobra, mamy, tak. Filterek. Drugi filterek, pompusia, piękniutko. Czemu ty nie chcesz już tu? A tej pokrywy tu nie kupiłem? Już kupowałem. Czegoś tu nie dałem. Jeszcze. A, musi być tutaj, to musi być złożone. Dobra, wszystko wiem. No widzicie? Jednak czujne oko dobrego mechanika, bo strzaiłem się, że pompa to do wymiany nie jest. Ten pasek to jaki to był pasek? Bo tego nie weryfikowałem. Jest dobrze. Tak już trochę na pałę skręcam. Wydaje mi się, że wszystkie elementy mam. Ale może tak nie być. Najpierw tutaj rozrząd dokończymy kręcić. Roleczka. Osłoneczka. Śrub, siedzi, druga, pyk, trzecia. No tutaj kręcenie śrub. Jak to przyspieszymy, to będziemy normalnie jak na Formule 1, tylko drr, drr, i dalej, i następny, proszę. Mówię, jak tu są dwa stanowiska, fajnie by było na multiku naprawdę w to popykać też, nie? Wiecie, że jeden kręci, bierzemy dwa szroty i który na przykład rozbieramy, zostaje sama karoseria, nie? I który szybciej skręci? Za wody? Coś w celu wyciągania z wody, nie? Ale zabawnie by mogło być. Jeszcze płyny trzeba będzie pamiętać podolewać, pozalewać, podolewać. I tutaj jeszcze przepustnica. No i co? Mamy to, nie? Tak mi się wydaje. I zapieprzamy. Montuj się, byczku. Siedzi. To już podziękujemy. Dzięki za pomoc.
Ten zbiorniczek on nie był do wymiany przypadkiem? Akumulator jeszcze. Zapomniałbym. Tutaj płynek lejemy. Ile tego? No. Starczy. Ja tak się zastanawiam, ile on mi tu wybuli za to. To będą grube pieniądze. Możecie już pisać w komentarzu. A oleju nie wlałem. Możecie już pisać w komentarzu, jak myślicie, ile on mi za to zapłaci. Mamy 446 punktów doświadczenia. Ale akumulator to jeszcze nie wszystko też, nie? Bo tak, mamy akumulator, to się zgadza. Siedzi. Teraz autko w górę. Ja mam nadzieję, że już będzie ok. W sensie, że nie wyskoczy nam tu nic. Cewka zapłonowa? I tak dalej czegoś nie znaleziono, ale znajdziemy. Proszę się nie martwić, to się wyklepie. Pewnie będą jakieś elementy zawieszenia jeszcze do tego. To by mnie trochę wkurzył, wam powiem. To silnik rozebrałem cały. Obstawiam jeszcze... A, tutaj mam jakieś gówienło jeszcze do wymiany. Czyli jednak elementy zawieszenia też będą. Niestety. Już mogli sobie to zawieszenie darować gdzieś tam. Czy tu już wszystko od spodu? Wszystko. Ja sobie pójdę tam do tego tyłu zobaczyć tylko jeszcze. Tak, faktycznie. Tam, tutaj też coś widzę, że jest nie tak. Odkręcimy koło. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. Co nas tutaj boli? A boli nas... Półoś napędowa, tylna. Ale nie tylko to. Łożysko też nas będzie boleć. Tak. Płoszki się... Płoszki zardzewiały. Z łożyskami. Bo to jak napęd na tył. I łożysko też. No właśnie. Tak myślałem. Czy coś z tych elementów... Nie. Też tak myślałem. Bo elementy samego... podwozia i... No, w sumie chyba nie było. Wahacze chyba coś tam mogliśmy wyklepać. Plusik. No niestety, moi drodzy, ale jeżeli chcecie oglądać full renowację tutaj samochodu, no to odcinki będą długie. Ja nic na to nie poradzę. Jeszcze wolno kręcę śrubę, więc no, no tak to będzie wyglądać. My jeszcze sobie dupniemy tylko diagnostyczkę na koniec. Łożysko włożyłem, nie? Czy bez łożyska pewnie by się nie dało złożyć. O tyle, że gra za nas trochę też myśli. No bo pewnie bym nieraz coś... Na pewno bym coś... Kurna, no, ja to bym już ze dwa samochody z tych wszystkich aut, które naprawiałem, to złożył, nie? Były cztery elementy, które nie zostały znalezione. Jeszcze ta cewka zasrana mnie boli. Bo wydawało mi się, że... elektronika, cewka, wydawało mi się, że tutaj to już raczej mamy z bańki. Przepustnica. Niedobra cewka. Widzicie?
To jest to, o czym mówiłem. Jak o czymś zapomnimy... No, ale przecież mi się to nawet nie podświetla żadna. Na pewno? Nie, w ogóle nie tak mogę zrobić. Ja zobaczę, czy któraś jest... Co jest, kurwa? Cewka, cewka. Tutaj ta jest, tak? To będzie założone wszystko. Pokrywa świecy. Łoś, pompa wspomagania to jest. Przepustnica? A to też faktycznie. Dobra, to bymy mieli. Ty zdziro? Ej, na to by wyglądało. Czy to była dobra świeca? Ale gościu. To już mógł chcieć wszystkie, nie? A nie nas tak nieładnie. Bardzo nieładnie jesteśmy potraktowani, no bo ta świeca jest dobra. Macie do następnego klienta, jak ta jest dobra, no to co zrobię? Nic nie zrobię. To szybki montażyk. Ciekawe, czemu tak to wykrywał. To jest dobra. Dobra faza. Sprawdźmy, ile zapłaci. 22,5 tysiąca. Czy ja jestem usatysfakcjonowany za tą robotę? Na takie pieniądze? Średnio bym powiedział. Teraz zobaczymy, jak to wychodzi tutaj z testa. Nie dodaje nam punkcików. Bez sensu robić testy, nie dodaje nam punkcików, zamykamy. Autko naprawione. Oddajemy panu. Mało doświadczenia tylko. Co kolejnego latuje? Napraw lub wymień części karoserii, wymień olej, pomaluj kolorem fabrycznym. Inne... Będzie malowanie. Będzie malować. Czekajcie. Halo? No? Ty, wiesz co? Kupię budę do E46. Najlepiej i bez rdzy. Maska to jest taka, ta stringowana, wiesz? No tak, tak, odemki. Racingowa, no. Masz? Czy wiesz co? Może być po spaleniu, ale wolałbym właśnie po spaleniu zamiast po rdzy, nie? Bo jednak sadza to trochę konserwuje, no. Dobra, fajnie. To już jedziemy z chłopakami. Trzymaj się, narka. Dobra, buda jest na stanie akurat fajnie. Trochę okopcona, ale da radę. Trzymajcie się. Nara.